Czy może coś wam powiem? Świat nastawiony jest dzisiaj na przyjemność pod każdym względem. Nie lubi napominania i mówienia, że coś jest złe. Ludzkość idzie w kierunku zmiany porządku naturalnego. Zło nazywa się dobrem, wprowadza się absurdalne ograniczenia, zmienia się odwieczne definicje, żeby tylko dopasować wszystko do czerpania przyjemności. Nie dziwię się, że i religia w tej kwestii również obrywa. Bóg jest spychany na margines życia. Przecież On dał prawa, które przeczą dzisiejszym trendom, a przez to należy z nich zrezygnować. Chrystus mówi dzisiaj o prześladowaniach, o braku posłuchu, o przynależności. Każdy, kto przyznaje się do wiary w Boga żywego, ten jest znienawidzony. Chrystus, który mówił o swoim Ojcu, był znienawidzony. Nie wiem, czy zauważacie, ale wszelki sprzeciw odnosi się tylko do chrześcijaństwa. Wobec islamu czy judaizmu jako wielkich religii takiego oporu już nie ma. Nikt z nich nie stroi sobie żartów, jak to jest u nas. Mówi się dzisiaj wiele o tolerancji, ale niestety tylko w jedną stronę. W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie, w tej nieustannej pogoni za czymś, często zapominamy o tym, co jest najważniejsze. A tymczasem Chrystus przypomina, że tylko patrząc na Niego, zachowując Jego zasady i naśladując Jego postawę, stajemy się autentycznymi świadkami i sługami. Aktualnie, kiedy doświadczamy kryzysu tożsamości czy też wiary, należy nabrać ducha. Kiedy zobaczymy, ile rzeczy rujnuje się na naszych oczach, ile wartości zostało zdeptanych, potrzeba będzie silnych ludzi, by się nie załamać i zacząć budować wszystko na nowo. Chrystus wybrał nas po imieniu. Wezwał do służby, ale jednocześnie do pracy nad sobą. Wezwał nas do stawania w prawdzie i bronieniu jej, zwłaszcza wtedy, kiedy ona jest niewygodna i niepopularna. Nasze nie musi być donośne i wyraźne na wszelkie przeciwności. Tylko w krzyżu Chrystusa jest gwarancja naszej wiary, siły, miłości, piękna, choć krzyż niesie ze sobą cierpienia, smutek i śmierć. Wiemy jednak, że krzyż stał się w końcu znakiem zwycięstwa, bo Chrystus tego dokonał. Bez krzyża nie podołamy wyzwaniom. Nie można go odrzucać. Słyszeliśmy dzisiaj, że sługa nie jest większy od swego Pana. Więc skoro Chrystus wskazał nam taką drogę jako jedyną i właściwą, to nie ma innej. Każda inna ścieżka nie doprowadzi nas do Chrystusa. Jezus doskonale wiedział, że wielu ludzi Go nienawidzi. Szemrali, knuli, robili dochodzenie za Jego plecami. Czekali na Jego słowo, które będzie podstawą do oskarżenia, by móc Go zgładzić. Jezus nie walczył z nimi, poddał się ludzkim opiniom, a swoją obronę oparł na miłości, którą cierpliwie znosiła wiele. Dla wielu Jezus przegrał, ale przecież ostatecznie zwyciężył. Pomiędzy ludźmi ze świata i wierzącymi istnieje diametralna różnica w sposobie widzenia rzeczywistości i jej sensu. Granica pomiędzy tymi dwoma światami nie pokrywa się z podziałem na tych, którzy do Kościoła należą i tych, którzy są poza nim. Granica przebiega pomiędzy tymi, których Pan Jezus wybrał i tymi, którzy pozostali poza Jezusem. Prawdziwe spotkanie jest groźne dla świata, bo demaskuje fałsz. Niech Boży Duch wspiera nas, odnawia i umacnia, byśmy byli prawdziwymi świadkami Ewangelii. Z Panem Bogiem.